proszę, teraz głos zabierze pan poseł Tomasz Głogowski, klub Platformy Obywatelskiej. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, mam zaszczyt w imieniu klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko do projektu zmiany regulaminu Sejmu. Sama ta zmiana regulaminu Sejmu jest oczywiście zmianą techniczną, a odnosi się do zmian przeprowadzonych czy w ustawie, czy w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów. No, warto jednak przy okazji nadmienić, że chociaż oczywiście za tymi zmianami technicznymi zagłosujemy, a dwa słowa warto dodać, że komisja, która teraz po zmianach z 26 stycznia 2018 roku nazywa się Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, która tak samo będzie nazywać się teraz w regulaminie Sejmu, który określa tryb wyboru ich członków, jest organem, delikatnie mówiąc, wątpliwym konstytucyjnie, a dla wielu jest organem niekonstytucyjnym. Ta zmiana ze stycznia tego roku dotyczyła wielu aspektów pracy tej komisji, zwiększyła kary za niestanowienie się przed tym organem, wprowadziła możliwość doprowadzenia świadków na rozprawy przed tą komisją na podstawie decyzji prokuratora. Najdrobniejszą zmianą w tej ustawie styczniowej była zmiana nazwy, która z jakiegoś tam gramatycznego potworka zmieniła troszeczkę swoją i skróciła swoją nazwę. Natomiast, jak mówię, nie zmieniła wątpliwości co do konstytucyjności tej komisji. Druga zmiana tego regulaminu dotyczy przeniesienia obszaru gospodarki wodnej do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozumiemy, naturalną sprawą jest logiczną, żeby obszar merytorycznej pracy komisji pokrywał się z obszarami pracy poszczególnych ministerstw, ale na pewno tutaj nie podzielamy tej jednej z wielu kontrowersyjnych decyzji dotyczących obszaru gospodarki wodnej niedawno podjętej przez parlament, że akurat Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest tym obszarem, który ma się zająć gospodarką wodną, szeroko rozumianą, która jest przecież gospodarka wodna nie dotyczy tylko w drobnej części dotyczy żeglugi śródlądowej. Wydaje się, że naturalną sprawą było, że jednak minister środowiska zajmuje się gospodarką wodną, z zaopatrzeniem wodą, z ściekami. No, jeżeli już taka decyzja zapadła w rozporządzeniu premiera, że przychodzi to pod obszar innego ministerstwa, to konsekwencją tego jest także przeniesienie tej kompetencji w parlamencie, a dostrzegamy, że nawet wewnątrz klubu rządzącego, klub partii rządzącej, te wątpliwości pozostawały. Rozumiem, że ta decyzja już została podjęta i także ten obszar trafi do Komisji Żeglugi. Dziękuję bardzo.